parku imienia generała Edwarda Rydza-Śmigłego energii nie brakuje. Mimo pogody takiej, jak widać, są tłumy, jest całe mnóstwo młodzieży, całe mnóstwo dzieci i są dorośli i wszystko żyje i tryska energią. Energia może objawiać się w wielu postaciach, takich jak ruch, ciepło, światło, elektryczność i wielu innych. Ale termin energia ma w rzeczywistości tak szerokie znaczenie, że trudno sformułować klarowną definicję. Przynajmniej mnie się tak wydaje, ale są ze mną specjaliści, za chwilę przedstawię panów profesorów, którzy pewnie wiedzą, jak sformułować tę definicję. Fascynującą własnością energii jest jej wieczność i niezmienność. Energia nie powstaje z niczego i nie obraca się w nicość. Może tylko zmieniać swoją postać. Skąd więc się wzięła? Czym naprawdę jest energia? I czy możemy powiedzieć, że wszystko jest energią? Witam gości, dr Stanisław Bajtlik, astrofizyk z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych. Witam panie doktorze. Dzień dobry. Profesor Ernest Aleksy Bartnik, fizyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator nauki, który twierdzi, że brak ciekawości jest wbrew naturze. Witam panie profesorze. Dzień dobry państwu. I profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, fizyk, pracuje w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalnością profesora jest fizyka cząstek elementarnych, a więc fizyka wysokich energii. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Telefon do nas nawet tutaj w parku generała Rydza-Śmigłego jest czynny i będzie działał za mniej więcej pół godziny, 22 645 22 22. Nad całością odczuwają wydawcy Hubert Hutowski, który będzie odbierał od państwa telefony, Paweł Zuń, który jest tutaj ze mną na pikniku. Czynna jest poczta elektroniczna. Mogą państwo zadawać pytania tą drogą, czyli klcw@polskieradiorazempisane.pl. Program realizują Anna Regulska i Wiesław Szala. Urok pikniku polega na tym, że to przyjemność, która edukuje. I to jak edukuje? Szkoła powinna dopasować się do reszty życia i my na pikniku naukowym to pokażemy, mówił w radiowej jedynce profesor Łukasz Turski, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, pomysłodawca i inicjator wraz z Robertem Firmhoferem oraz Krystyną Kępską z Polskiego Radia pikniku naukowego. A z kolei piknik naukowy z czasem zainspirował powstanie Centrum Kopernik i mamy dwa bilety dla naszych słuchaczy, którzy zadzwonią do nas dzisiaj i zechcą porozmawiać z naszymi gośćmi. Dwa bilety do Centrum Kopernik. Słowo energia wywodzi się ze starożytnej greki energeia. Powiedziałam, że trudno sformułować definicję pojęcia energia, ale spróbujmy. Co to jest energia? Pan profesor Andrzej Kajetan Wróblewski. To bardzo trudno odpowiedzieć jest na takie proste pytanie. Oczywiście fizyk rozmawiający z innym fizykiem powie, że to jest pewna wielkość skalarna zresztą, charakteryzująca stan układu fizycznego. No i można dodać do tego jeszcze parę ozdobników, jeszcze mniej zrozumiałych dla przeciętnego czytelnika. Profesor Bartnik, z którym rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, powiedział, że to jeszcze tam musi być twierdzenie Mneter. O właśnie, twierdzenie Mneter. To za chwilę powiem o tym, które mówi. Nie, od razu. Bardzo proszę. Profesor Aleksy Bartnik. Emma Neter to jest jedna z najbardziej genialnych fizyczek, które żyły w naszym świecie. Ulubiona postać pana profesora. Moja ulubiona postać, to wiem prawda. I ona wykryła i udowodniła matematycznie związek pomiędzy symetrią a wielkościami zachowanymi. Otóż jeżeli jakiś układ jest niezmienniczy względem przesunięcia w czasie, to znaczy, że układ zachowuje się dzisiaj tak samo jak jutro, tak samo za tydzień, to wtedy ja wiem na podstawie twierdzenia Emmy Noether, że w tym układzie jest zachowana energia. Natomiast energia ma bardzo wiele różnych aspektów i dla naszego codziennego życia nie to jest ważne. Ważne jest to, co pani redaktor powiedziała wcześniej.
energia to jest coś niezliczalnego. To jest coś, co się zamienia. Możemy energię chemiczną zamienić na energię elektryczną. A o tym będziemy jeszcze rozmawiać. I tak dalej. I to jest najważniejsze. W każdym razie to, energia jest wieczna, jest nieśmiertelna. I to, co ja powiedziałem bardzo zawile, to ja za to przepraszam oczywiście, to nie jest ważne dla potocznego zrozumienia, co to jest energia. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, że bardzo często... Doktor Stanisław Bajtlik, astrofizyk. Dwóch fizyków, teraz astrofizyk. Potocznie mówimy o produkowaniu energii, o zakładach energetycznych, które produkują energię. To jest bardzo nieścisłe. One niczego nie produkują. One zamieniają jedną formę energii w inną. Na przykład energię chemiczną zawartą w węglu, czy w gazie, czy w ropie naftowej zamieniają na energię elektryczną, bo to jest łatwiejsza w użyciu, łatwiejsza do przesyłania, łatwiejsza do wykorzystania. Ale jeżeli mówimy energicznie, ale z wdziękiem odrzuciła spadające na czoło włosy, albo energicznym ruchem sięgnął po gazetę i precyzyjnie trzepnął muchę leżącą na stole, albo łażącą po stole, albo stacje naukowe będą obserwować przepływ energii i materii od Słońca do Ziemi, a także wybuchy korony słonecznej, albo erupcja, która nastąpiła we wtorek wieczorem, to było w marcu bieżącego roku, była na tyle silna, że może zakłócić łączność satelitarną, działanie urządzeń GPS i sieci przesyłowych energii elektrycznej. Czy ciągle mówimy o tej samej energii? Nie, zupełnie o czym innym, dlatego że widzi pani, specjalnie przed przyjściem tutaj zajrzałem do słownika języka polskiego i nawet w słowniku języka polskiego jest powiedziane, że energia ma kilka znaczeń. Znaczenie potoczne i to jest to właśnie odrzucanie kępka włosów, prawda? Burzy włosów. Dobrze, niech będzie burza włosów nawet. To zresztą znaczenie było tym pierwotnym znaczeniem w starożytnej Grecji. Stąd to się wzięło. To jest możliwość zrobienia czegoś, prawda? Potencja pewna. Natomiast to, co później było, te erupcji na Słońcu i tak dalej, to już jest zupełnie współczesne pojęcie energii, które zresztą jest bardzo nowym. Dlatego, że energii w tym sensie dowiedzieliśmy się niecałe 200 lat temu. Dopiero w połowie XIX wieku fizycy zdali sobie sprawę z tego, że coś takiego jak energia istnieje i że coś takiego jak zachowanie energii istnieje. Ale gdybyśmy zapytali na przykład, jednego z najwybitniejszych uczonych wszystkich czasów, Leonarda Eulera, fizyka, matematyka, astronoma, to on by nie wiedział, co to jest energia, bo wtedy to jeszcze tego pojęcia jeszcze nie było. On natomiast by różne rzeczy fizyczne, astrofizyczne i tak dalej tłumaczył bardzo zawile, używając innych zupełnie pojęć, fluidów i tak dalej, prawda? Ale nie energii. To skoro odwołujemy się do historii, to warto jeszcze dodać, że samo pochodzenie energii słonecznej zostało wyjaśnione dopiero w latach 30. ubiegłego wieku. Jeszcze nie. A nawet w pełni to dopiero w latach 50. Tak. Panowie profesorowie podali definicję i mówili bardzo skomplikowanie o tym chwilę wcześniej, czym jest energia. Celowo. Ja wiem, żeby teraz tak, to uprościć. Żeby wszystko w głowie zamieszać. Nie, żeby teraz to uprościć. Energia to wielkość skalarna, powiedział pan profesor. Oraz druga definicja, energia jest miarą zdolności układu fizycznego. Co to znaczy i czym się różnią te dwie definicje energii? Czy jedna wyklucza drugą? Nie, to są dwie części tej samej definicji. Wielkość skalarna oznacza tyle, że to nie zależy od kierunku, prawda? Jeżeli patrzymy na jakiś układ, obserwujemy ten układ, to niezależnie od tego, z którego kierunku obserwujemy, ta energia będzie zawsze taka sama. A jeżeli byśmy patrzyli na coś innego, jakąś inną wielkość, to ona często bywa kierunkowa i to jest tyle. To jest skalarna. Natomiast energia w ogóle może być zdefiniowana dla układu jakiegoś, dowolnego i wtedy ona charakteryzuje w sposób ilościowy to wszystko, co w tym układzie się znajduje. Począwszy od atomów i najmniejszych cząstek, które potrafimy jeszcze prawda, definiować i obserwować i możliwość ich przemian, jak również pewne makroskopowe wielkości, które gołym okiem, że tak powiem, są widoczne. I to wszystko razem składa się na to pojęcie energii, które jest wobec tego dość takie słabo zdefiniowane. Poza oczywiście takimi bardzo naukowymi, skomplikowanymi definicjami, które podał profesor Bartnik, specjalnie żartując sobie na początku tutaj, prawda? Ja bym chciał w takim razie przejść i do bardziej praktycznych definicji energii.
Otóż energia jest coś bardzo ważnego w naszym życiu codziennym i chciałem powiedzieć rzecz, która wszystkich dzisiaj zaszokuje być może, ale energia jest jednym z towarów, który jest najbardziej tani na naszej ziemi. Jedyne coś, co jest tańsze od energii dla mnie, to jest tranzystor. Oto za złotówkę można kupić 1 000 000 tranzystorów. I nie mamy tak taniego towaru. Jak tania jest energia, to zaraz pokażę. Otóż proszę Państwa, jeżeli weźmiemy normalną taką staroświecką żarówkę, dzisiaj zakazaną przez normy europejskie, żarówkę 100-watową. 100 wat to znaczy, jak szybko energię zużywa ta żarówka, bo energię liczymy w watach na godzinę. Więc taka żarówka zużywa około 100 watogodzin. Teraz proszę Państwa, ja bym chciał, żeby Państwo zrozumieli, co to jest 100 watów. Nie tak zrozumieli, tak jak, że to jest świeci żarówka. Ja bym chciał wszystkich Państwa tu poprosić, abyśmy zrobili następujące doświadczenie razem ze mną. Proszę wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zrobili 10 wolnych przysiadów. Ja mimo mojego brzuchu też z Wami zrobię. Raz. Wszyscy. Dwa. Robią przysiady. Trzy. Cztery. Tu pod pięć, naszym namiotem radiowym spory tłum zebrany, ciekawski. Siedem, wszyscy z profesorem Aleksym Bartnikiem osiem, przysiadają. Dziewięć. Dziesięć. Dziękuję Państwu bardzo. Brawo. Każdy z Państwa wykonał pracę z mocą 100 watów. Gdyby Państwo zamiast tak kucać, kręcili korbą generatora, to by Państwo umieli rozświetlić jedną żarówkę 100-watową. Dobrze. A teraz w rejonie śląskim, gdzie mam przyjaciół, jedna kilowatogodzina kosztuje 40 groszy. Czyli 100 watogodzin kosztuje 4 grosze. Czyli gdybym miał zatrudnić studenta, który miałby kucać, czy też kręcić moją, dla mnie generator, żeby oświetlać moją watówkę, 100-watową żarówkę, to musiałbym mu płacić 4 grosze za godzinę. No Państwo rozumieją, że to jest niezmiernie tanio. Bardzo dziękuję Panie Profesorze, to był pouczający pokaz i Państwo, którzy tutaj się zgromadzili, widzę, że są bardzo uradowani i szczęśliwi, że mogli z Panem Profesorem Aleksym Bartnikiem wziąć udział w tym doświadczeniu. A ja wracam do pierwszego pytania i wątku tej fascynującej własności energii, o czym już też mówiliśmy, jaką jest wieczność i niezmienność. No, to, że energia powstaje z niczego, to ja już teraz w to nie wierzę, bo widzę, że energia powstaje z przysiadów Pana Profesora Bartnika. Ale profesor Bartnik musiał najpierw tę energię w sobie zgromadzić, na przykład jedząc dobre śniadanie, albo dobry lunch. Albo pyszną golonkę. Właśnie. Dobrze, no to skąd się bierze, czy z jedzenia się wzięła ta energia w panu profesorze? A skąd się bierze taka energia w drzewach, które szumią, poruszają gałęziami? Skąd się bierze w wietrze, który tymi gałęziami porusza? Ze słońca. W węglu, którym palimy gdzieś tam w piecach, czy palimy, czy paliliśmy niegdyś, czy na przykład w ropie, skąd to wszystko jest słońce i tu profesor Bartnik na pewno to... Przepraszam. Bardzo proszę. Najlepiej to zrobi. Jeżeli zastanowimy się, skąd bierzemy energię, którą zużywamy na co dzień, no to ta energia pochodzi właśnie albo z tego, że spalamy, czyli wykorzystujemy energię wiązań chemicznych, węglu, ropie, gazie i tak dalej, albo z energii potencjalnej wody, która spada w wodospadzie czy porusza turbiny. Ale żeby ta woda mogła się znaleźć na tym wyższym poziomie, no to musiała najpierw odparować, potem się skroplić. I to wszystko jest napędzane przez słońce, więc można by powiedzieć, że wszelka energia pochodzi ze słońca. Ale, można się zastanowić, skąd się bierze energia w słońcu. No właśnie. W słońcu energia bierze się z reakcji termojądrowych. Słońce to jest taki nieustająco działający reaktor termojądrowy od 5 miliardów lat. No dobrze, ale dlaczego ten reaktor się zapalił? Gaz, czyli wodór i hel, z którego zbudowane jest Słońce, musiał zostać stłoczony
do odpowiedniej gęstości i temperatury po to, żeby te reakcje zapłonęły. A zatem można powiedzieć, że grawitacja odgrywa tutaj rolę. No i teraz powstaje pytanie, w takim razie, ale dlaczego grawitacja może to wszystko ściągać i skupiać? Ano dlatego, że wcześniej zostało rozrzucone. Zostało rozrzucone w wyniku wielkiego wybuchu. Jeżeli byśmy ciągnęli ten kosmiczny rachunek za prąd do samego końca, to dojdziemy do wniosku, że wszelka energia, jaka istnieje, bierze się z wielkiego wybuchu, z tej początkowej chwili w ewolucji wszechświata. Ale powiedział pan profesor gęstość. To znaczy, że no, jakie właściwości ma energia? No już usłyszeliśmy, że ma taką właściwość, która właściwie trudno nam sobie wyobrazić. Jak pompujemy koło rowerowe, to czujemy, że pompka rozgrzewa się. Rozgrzewa się dlatego, że praca naszych mięśni zostaje zamieniona na energię ruchów cząsteczek powietrza. A więc mamy cały cykl przemian energetycznych. Najpierw musimy zjeść dobre śniadanie i jak się zastanowimy, tu do profesora Bartnika, albo galonkę. Uwaga, jak się zastanowimy, jaka jest średnia moc człowieka? 100 watów. 100 watów, tak. To wystarczy przeliczyć dzienną rację żywnościową wyrażoną w kilokaloriach, zamienić to na dżule i podzielić przez ilość sekund w czasie doby. Staszku, pozwól, że ci wejdę w słowo. Ja mówiłem... Profesor Aleksy Bartnik. Ja mówiłem o 100 watach, to jest wtedy, kiedy wykonujemy wysiłek, który możemy zrobić przez dłuższy czas. Jak szybko chcemy zrobić coś bardzo mocno, to zwiększymy naszą moc, bo to wtedy to lepiej. A teraz jak siedzimy, to w ogóle prawie nie pracujemy. Nie. Nie pracujemy, ale mimo to nasze procesy fizjologiczne i głównie utrzymanie stanu cieplności, mimo że tutaj niestety nie ma ciepłej atmosfery, to, że nasze ciało utrzymuje temperaturę 36,6 stopni, wymaga wydatku energii. I ten wydatek energii to jest około 100 watów. Jest taka powieść francuska, skandal w Clochemerle, gdzie występuje stary mer, który jest nie za bardzo wierny swojej żonie, ale żona zawsze żądała, żeby on spędzał noc z nią. Ona już go wcale nie kochała, ale w zimie pod pierzyną, jak ona z nim spała, to on ją ogrzewał, te 100 watów jej dawał i nie trzeba było ogrzać całego domu i to była oszczędność w domu i zagrodzie. Czyli tutaj... wykorzystywała go instrumentalnie. Właśnie. Do ogrzewania. Mówiliśmy o energii słonecznej i tutaj warto naprostować pewien popularny błąd. Mówimy, że otrzymujemy ze słońca energię, ale zastanówmy się, gdybyśmy tę energię na Ziemi nieustannie od miliardów lat otrzymywali, to Ziemia już dawno by się stopiła i wyparowała. Ziemia pochłania energię ze Słońca, ale mniej więcej tyle samo energii wysyła w kosmos po to, żeby temperatura Ziemi była z grubsza stała. Znaczy tak wysyła to, też tę energię, którą my wytwarzamy. Wysyła wszelką energię, zarówno tę, którą otrzymała ze Słońca, jak i tę, która powstaje we wnętrzu Ziemi wskutek rozpadu radioaktywnych pierwiastków, przede wszystkim uranu. Ale to, co jest istotne dla nas, to jest nie tyle energia ze Słońca, ile to jest różnica pomiędzy tym, jakie światło otrzymujemy, to jest głównie światło widzialne i podczerwień, a jakie światło wysyłamy w kosmos, to jest prawie wyłącznie podczerwień. I to właśnie ta różnica sprawia, że życie na Ziemi jest możliwe. Tak, ale dobrze, że powiedziałeś, że prawie tyle samo wypromieniujemy, dlatego że niestety od kilkudziesięciu lat, bo już bardzo dokładnie mierzymy ten bilans i wiemy, że jednak trochę więcej otrzymujemy, prawda, i Ziemia się ogrzewa. I to jest przyczyna tego, co się nazywa globalne ocieplenie. Różnica jest bardzo niewielka, ale ona się kumuluje niestety, więc... I w historycznych okresach to różnie bywało. Bywały okresy takiego totalnego zlodowacenia, że Ziemia była cała kula ziemska była pokryta lodem. Ostatni raz bodajże pół miliarda lat temu. No, jeżeli była pokryta lodem... 10 tysięcy lat temu. A 10 tysięcy lat temu Europa tak była pokryta. Wielkie zlodowacenie skończyło się... 10 tysięcy lat temu. I okrzykami, bo tutaj cały czas jakieś eksperymenty się odbywają i to wszystko jest nagłaśniane na cały park, ale proszę się tu nie przejmować. Czy wtedy, kiedy Ziemia była cała pokryta lodem, o czym mówił pan profesor Stanisław Bajki,
też emitowała energię? Tak, tak, oczywiście. Każde ciało, które ma temperaturę większą od zera bezwzględnego, emituje energię. Czyli praktycznie każde. Praktycznie każde. Z tym tylko, że ilość wypromieniowanej energii zależy od temperatury. Zresztą bardzo szybko. To jest czwarta potęga temperatury. Trudno sobie to wyobrazić nawet. I wobec tego im gorętsze jest ciało, tym bardziej promieniuje. Jako ciekawostkę można podać, że właśnie to zlodowacenie pół miliarda lat temu, kiedy cała kula ziemska była pokryta lodem, zakończyło się dzięki aktywności geologicznej Ziemi, dzięki energii wulkanów. To wulkany, które wtedy były rozgrzały Ziemię i stopiły lody. Stopiły lody. A ta energia, która przypływa do nas ze Słońca, mówimy, są wybuchy na Słońcu, to o czym mówiłam na początku, będą zakłócenia działania urządzeń GPS, mogą być przerwy w dostawie energii elektrycznej i w ogóle katastrofa. To nie chodzi o energię w tym wypadku, bo energia, to co dostajemy ze Słońca, to jest strumień ciepła, krótko mówiąc, prawda? Promieniowania elektromagnetycznego. Natomiast to, o czym pani w tej chwili wspomniała, wynika z wybuchów na Słońcu, którym towarzyszą strumienie bardzo energetycznych cząstek naładowanych elektrycznie, prawda? Które zresztą oddziałują z polem magnetycznym Ziemi i dają tam różne rzeczy, takie wzorze polarne właśnie i tak dalej. Ale to nie ma nic wspólnego, znaczy bilans energii, w sensie takiej energii netto dostarczanej dziennie, się praktycznie nie zmienia, jeżeli jest wybuch na Słońcu. To zupełnie o co innego chodzi. Czyli są różne formy energii. Tak, tak, ale właśnie musimy to odróżnić, że to, co nas utrzymuje przy życiu, całą Ziemię, nas wszystkich, prawda, to jest wyłącznie tylko ten stały, mniej więcej strumień energii pochodzącej ze Słońca w postaci światła. Ogólnie rzecz biorąc, całego spektrum elektromagnetycznego, włącznie z podczerwieniem, ultrafioletem i tak dalej. A od czasu do czasu, ostatnio troszkę częściej może niż dawniej, pojawiają się na Słońcu wybuchy wielkie, w których są emitowane, wyrzucane w przestrzeń, z ogromną prędkością zresztą, strumienie cząstek elementarnych w różne strony. Ale czasem taki strumień jest skierowany do Ziemi i wtedy dolatuje po kilkudziesięciu godzinach do Ziemi, prawda? No i powoduje te różne zakłócenia, tak piękne zorze polarne wtedy się pojawiają. Tak, to jest ten efekt, który... Tak, ale to w bilansie energii praktycznie nie jest zauważalne. Mówimy o wybuchach na Ziemi, mówimy o tym, że zlodowaciała Ziemia też emitowała energię. A o czym świadczy taki prosty przykład? Postawiony na sztorc ołówek, który samorzutnie się przewraca. Skąd ołówek ma energię do tego, żeby się przewrócić? No ktoś chwycił ten ołówek w dłoń i uniósł go. Czyli zmienił jego położenie. No, ale kto? Jak ołówek został postawiony na sztorc, ale przez prawda? Kogoś. Ale przez kogoś. Sam... Kogoś. Tak. Ja wiem, czyli kto. Majtnik go postawił na sztorc. Czyli ktoś go załadował. No właśnie, no, tak ktoś mu nadał energię. Ktoś tak? Swoją energię przekazał ołówkowi, podnosząc jego środek ciężkości w stosunku do powierzchni stołu. Czyli mogę wrócić na Ziemię? Tak. Mówimy o energii w sprawach bardzo abstrakcyjnych. Natomiast warto się zastanowić, tak codziennie, na co dzień płacimy te cholerne rachunki za energię elektryczną. Warto się zastanowić, skąd mamy energię elektryczną. Energię w ogóle, którą zużywa nasza cywilizacja. Otóż zacznę od najmniej ważnych rzeczy. Jednym ze źródeł energii to jest energia księżycowa. Otóż jak księżyc krąży wokół Ziemi, to wywołuje przypływy, to znaczy podnosi się woda i opada i można tą różnicę wody wykorzystywać. Jest taka elektrownia pływowa we Francji, która do dzisiaj pracuje. To nas nie uratuje, to jest bardzo niewielka ilość. Następnym źródłem energii to jest pośrednia energia jądrowa. Otóż to na przykład ojciec Rydzyk chce w Toruniu wykorzystywać. Otóż z Ziemi dochodzi od nas na powierzchnię strumień ciepła. Ten strumień ciepła w 80% bierze się z tego, z rozpadu pierwiastków radioaktywnych, głównie uranu w środku Ziemi i to produkuje ciepło. I jeżeli dobrze wybierzemy miejsce i wywiercimy się pod powierzchnię Ziemi, to tam parę stopni na 100 metrów możemy zyskać różnicy temperatury i w ten sposób możemy mieć energię geotermalną. Energia geotermalna to jest pośrednia energia jądrowa.
ale to jest mały pryszcz wszystko. Najważniejszy to jest oczywiście dopływ energii z naszego Słońca. To jest około, po uwzględnieniu odbicia się promieni słonecznych od chmur ziemskich i tak dalej, to jest około 250 watów na metr kwadratowy. To jest gigantyczna ilość energii. Gdybyśmy ją umieli rozsądnie wykorzystać, tanio przerobić, to by zaspokoiło nasze wszystkie potrzeby energetyczne w sposób stały, nie naruszając równowagi środowiska. Przerobić, panie profesorze, czyli przekształcić w inną energię? Tak. A czy to znaczy, że każda energia może być, może zostać przekształcona w inną energię? Nie, niestety jest taki, był taki fizyk z czasach odrodzenia, Sidi Carnot, który pokazał, że nie każdą energię można wykorzystać. Można tylko wykorzystać energię, która się bierze z różnicy temperatur. Więc to, że jest pewna energia cieplna zgromadzona w tej myszy, którą tu oglądam, to jest dla mnie bezwartościowe. Żeby umieć wykorzystać energię, to muszę mieć albo energię cieplną i wtedy muszę korzystać z różnic temperatur pomiędzy dwoma odbiornikami, albo mieć bardzo czystą energię. Na przykład energia świetlna, energia fotonów, które pochodzą ze Słońca, to jest cudowna energia. My ją potrafimy praktycznie bez strat przekształcić w energię elektryczną. To jest najlepszą formą energii dla naszej cywilizacji. Och, tam mówi pan profesor, w energię elektryczną. Niektórzy do dzisiaj są przekonani, że to malutkie krasnoludki toczą kuleczki po drutach i z tego mamy energię, a jak się zmęczą, to światło gaszą. No, nigdy tak, nikt tam do tego drutu nie wszedł, może tam te krasnoludki są, ale fizycy rzeczywiście w to nie wierzą. Maile otrzymujemy od państwa. Przypomnę, że już minęła godzina 16:30 i oczekujemy pytań od naszych słuchaczy telefonicznie przekazywanych. Dwa bilety do Centrum Nauki Kopernik mamy do rozlosowania wśród naszych słuchaczy. Telefon 22 645 22 22. Czynna jest poczta elektroniczna klcw@polskieradiorazempisany.pl. Paweł Zuń przeczyta pytanie, które właśnie do nas dotarło. Nie wiem, czy pod słońce coś zobaczysz. No, spróbujemy. Kosztem jakiej energii cząstka posiadająca ładunek elektryczny generuje pole elektrostatyczne Coulomba? Energię zawartą w emitowanym polu można policzyć oczywiście, ale pole to nie jest w żaden sposób wcześniej magazynowane, pisze pan Janusz. Prosimy panów o odpowiedź. To pytanie jest troszkę niedobrze sformułowane. Co znaczy ona nie jest magazynowana wcześniej? Po prostu przez fakt, że pojawił się ładunek, no coś się zmieniło w tym układzie. Ten układ nabrał energii. Musiał zostać poruszony. Musiała tam powstać jakaś energia. Dostarczona skądś, prawda? I to jest problem. Z chwilą, kiedy mamy cząstkę elementarną, proton na przykład, czy elektron, czy coś takiego, no to tą rzeczywiście wytwarza wokół siebie pole elektryczne i to pole elektryczne ma pewną energię. Kolejne pytanie. Spróbujemy. W psychologii funkcjonuje pojęcie pozytywnej i negatywnej energii związanej z siłą i znakiem myśli, emocji, przekonań i nastawień. Ostatnio można nawet się spotkać z opisem rozwoju nowej dziedziny psychologicznej, psychologii energetycznej. I pytanie, czy w fizyce również można mówić o dodatniej i ujemnej energii? Dalej jeszcze, czy istnieją teorie, które próbują łączyć energię dostępną doświadczeniu fizyków z tą, o jakiej mówi psychologia, opisując życie wewnętrzne i naturę człowieka. Tak czytamy z trudem, ponieważ pokazało się słońce na szczęście i mamy ustawiony monitor pod słońce, ale to nic nie szkodzi. Nie, bardzo proszę, profesor Andrzej Kajetan Wróblewski. To psychologiczne pojęcie nie ma nic wspólnego z pojęciem fizycznym. W różnych dziedzinach używa się słowa energia, w sporcie także, prawda, ale to nie ma nic wspólnego z pojęciem tym. Natomiast ujemna i dodatnia energia. To wszystko zależy od układu odniesienia. Powiedzmy, jeżeli mówimy o energii potencjalnej, o czym była mowa w postaci tego, w przypadku tego ołówka, prawda, który spada, to możemy powiedzieć tak, jeżeli my na przykład
mierzymy energię, bo to jest wielkość skalarna i można dowolnie sobie ustalać punkt zerowy tego. Jeżeli mierzymy w stosunku do powierzchni Ziemi na przykład, prawda? No to coś, co jest powyżej powierzchni Ziemi, ma dodatnią energię potencjalną. A jeżeli coś jest poniżej powierzchni Ziemi, no to z prostych wzorów ze szkoły podstawowej widać, że prawda, ta energia potencjalna jest ujemna. Ale gdybyśmy zaczęli to liczyć od dna kopalni, chodnika w kopalni, to oczywiście ta energia byłaby dodatnia. Więc też nie sposób pomiaru tej energii, prawda? Sposób pomiaru. Podobnie sposób pomiaru można wytłumaczyć na podstawie, na przykładzie energii kinetycznej. Jeżeli my stoimy przy szosie i szosą przelatuje z dużą prędkością samochód, to ponieważ on ma pewną prędkość i no, masę, to z wzorów znów szkolnych wiadomo, że ma dużą energię kinetyczną. Natomiast kierowca tego samochodu, oczywiście on się w swoim układzie nie porusza, więc on wobec tego, on uważa, że on żadnej energii nie ma, no bo on stoi, prawda? Do momentu, kiedy wjedzie w drzewo i wtedy się przekona. Wtedy tak. Proszę bardzo, za moment odbierzemy telefon. Wiem, że państwo dzwonią. Nawiązałbym do tej sprawy, tej energii psychicznej czy psychologicznej. Otóż pamiętajmy o tym, że fizycy i fizyka zajmują się niesłychanie prostymi układami. Ja zawsze katowałem moje dzieci stwierdzeniem, że tylko matematyka jest prostsza od fizyki. Otóż takie układy jak na przykład atom wodoru, czy prosta tam kulka spadająca z równi pochyłej, to są układy niesłychanie proste. Człowiek jest układem niesłychanie skomplikowanym. I powstaje pytanie, czy wszystkie procesy, które zachodzą w nas i w mózgu, dają się zredukować do podstawowych praw fizyki. Większość fizyków uważa, że tak. Z tym, że ta droga tej redukcji jest tak skomplikowana, że nikt tego nie potrafi tak od początku do samego końca przeprowadzić. Dlatego trudno jest tutaj wiązać stany psychiczne z opisem fizycznym. 22 645 22 22, to telefon do nas. Adres poczty elektronicznej klcw@polskieradio.pl. Odbieramy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Serdecznie państwa pozdrawiam. Mam krótkie pytanie. Nie chcę zabierać głosu. Jakie jest państwa zdanie na temat elektrowni atomowych? Chciałbym znać państwa opinię. Dziękuję uprzejmie serdecznie. Bardzo dziękuję. Który z panów profesorów? No ja mogę profesor powiedzieć, Andrzej Kajetan Wróblewski. Ja mogę powiedzieć tyle. Wprawdzie nie jestem energetykiem, ale jestem fizykiem i na tej dziedzinie trochę się znam, że to jest najbezpieczniejszy sposób uzyskiwania energii. Oczywiście psychologicznie jest to trudne do zrozumienia może, ale jeżeli się weźmie statystykę z ostatnich no, kilkudziesięciu lat, to liczba no, powiedzmy tragicznych wypadków kończących się śmiercią ludzi związanych z produkcją energii jądrowej, to jest bardzo niewielka liczba. Natomiast w produkcji z elektrowni węglowych to są naprawdę tysiące ludzi, duże tysiące ludzi. Tylko że to jest dokładnie taki sam efekt, że dziennie w Polsce średnio 10 osób, prawda, na drogach ginie i na nim to nikogo nie robi wrażenia. Natomiast jeżeli jeden bus uderzy w drzewo i 10 osób zginie w tym busie, to wtedy na pierwszych stronach gazet i w radio to jest. Jest kwestia i wyłącznie psychologii. Wypadków w energetyce jądrowej było do tej pory parę, przy czym proszę nie pamiętać, że ten... No ale jak były, to już były takie potężne. Nie, wcale nie. Proszę pamiętać, nie w sensie liczby ofiar. Nie w sensie liczby ofiar. Poza tym ostatnia ta no, katastrofa w Japonii nie była związana z awarią elektrowni jądrowej, tylko z tsunami. Po prostu to była kataklizm naturalny. No to prawda. Czernobyl? A Czernobyl tak. I to był jedyny wypadek. I był jeszcze drugi w Stanach Zjednoczonych, w których zresztą nie przyniósł śmiertelnych żadnych ofiar. Natomiast w Czernobylu było kilkadziesiąt i tyle. Natomiast w elektrowniach jądrowych, gdzie mówiąc o wydobywaniu węgla, to są dziesiątki tysięcy ludzi już. I to można udowodnić. Są statystyki powszechnie dostępne. Tylko tyle, że psychologicznie to my to o tym zapominamy po prostu. Więc jest to najbezpieczniejszy sposób, że tak powiem, per kilowat, prawda? No, jeżelibyśmy tak chcieli powiedzieć. Ja chciałem profesor tutaj, Aleksy Barczyk. Ja się absolutnie zgadzam z panem, panie profesorze. Jest jeszcze drugi aspekt. Ja przygotowując się tu odrobiłem moje lekcje i proszę państwa, po to, żebyśmy mogli sobie włączać telewizor i światło i naszą pralkę, w Polsce ginie około 20 górników i transportowców rocznie. Nie, poza tym można spojrzeć na inne przykłady. Francja jest krajem, który... Nie, przepraszam, ale to jest może mniej ważne. Znacznie ważniejszym aspektem jest sprawa ogrzewania się klimatu.
Otóż, jeżeli będziemy, tak jak to robimy teraz, spalać węgiel, ropę naftową i gaz, to dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że emitujemy monstrualne ilości dwutlenku węgla, to jest gazem cieplarnianym, który podnosi średnią temperaturę na naszej Ziemi. I to jest coś, czego się wszyscy boimy. Nie wszyscy. Większość naukowców. Jest pewna maleńka mniejszość, wiadomo przez kogo opłacana, przez duże firmy energetyczne, która usiłuje temu zaprzeczać. Jeżeli szukamy sposobu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zapobieżeniu ogrzewaniu się klimatu, to mamy bardzo niewiele alternatyw. Jedną z najbardziej racjonalnych i dzisiaj technologicznie możliwych to jest to, co mówił pan profesor, to jest energia jądrowa. W dalszym horyzoncie, o tym mi trudno mówić, bo ja już długo pracuję w nauce i od 20 lat ciągle mówi się mi, że za 10 lat to będzie, to byłaby energia fuzji termojądrowej, to znaczy spalania deuteru i trytu w hel. Taka energia byłaby równie niegroźna dla środowiska jak energia jądrowa bez wytwarzania odpadów radioaktywnych. Krótko mówiąc, to jest naśladowanie procesów, które są na Słońcu. Tak, to jest robienie Słońca na Ziemi i z dumą muszę powiedzieć, że u nas w Europie buduje się pierwszy realistyczny reaktor na fuzję termojądrową, tak zwany projekt ITER, który jest budowany we Francji i mam nadzieję, że za te 15 lat, kiedy on wystartuje, zbudujemy pierwszą elektrownię, która będzie czysto ekologiczna i która da nam praktycznie tanią energię. Panie profesorze, ale czy to znaczy, że energia jądrowa jest bezpieczniejsza od energii odnawialnej, tak popularnej wśród wszystkich głoszących zgodność życia z naturą? Nie. Tak nie można powiedzieć. Każda energia ma swoje plusy i minusy. Energia jądrowa jest bardzo bezpieczna. Natomiast energia jądrowa ze samej swojej istoty wytwarza stosunkowo niewielką ilość, ale bardzo niebezpiecznych odpadów radioaktywnych, z którymi musimy sobie dać radę, które musimy jakoś składować. To nie jest bardzo wielki problem. Jest problem, przepraszam. Ze składowaniem odpadów jest problem. Widzimy, co się dzieje we Włoszech. Nie dotykajmy tych spraw, bo są związane z bardzo dziwnymi siłami, ale jest problem. Tu muszę dać odpór. Otóż, proszę państwa, nasza elektrownia, 1 MW w Siekier... Czyli siłami organizacjami. Na Żeraniu, żeby wytworzyć 1 MW energii, musi przyjąć 200 wagonów węgla dziennie. Natomiast taka sama elektrownia jądrowa, żeby wytwarzać 1 MW, potrzebuje transportu prętów uranowych, to jest około 5 rocznie. 5 ciężarówek rocznie zamiast 200 wagonów dziennie. Analogicznie ilość odpadów radioaktywnych jest bardzo niewielka. Do dzisiaj nie mamy z tych kłopotów, gdyż te odpady radioaktywne składuje się po prostu w składowiskach takich niewielkich wannach wokół reaktorów jądrowych. Strach, który się napędziło ludziom ze względu na wielką radioaktywność jest nieproporcjonalny, jest psychologicznie zrozumiany, ale jak tu widzimy, panuje u nas zgodność, że to jest jedna z rozsądnych dróg do zmniejszania efektu cieplarnianego. Pani redaktor mówiła o energii odnawialnej. Otóż tu jest jeszcze jeden problem, mianowicie tego, co można by nazwać koncentracją energii. W zasadzie można sobie wyobrazić przecież, że zamiast jednej elektrowni jądrowej stawiamy kilkadziesiąt tysięcy wiatraków, prawda? Ale kilkadziesiąt tysięcy wiatraków to trzeba powierzchnię jakąś zająć, i to jest nieopłacalne. Powierzchnię, na której już nic innego nie może być. I wobec tego ta koncentracja energii, którą możemy uzyskać, znaczy to jest wszystko zamiana energii słonecznej.
słonecznej na w końcu, na, tak, przez wiatraki. Ale jest bardzo niewielka, bo taki wiatrak daje nam bardzo niewielką moc. I żeby porównać to z energią uzyskiwaną z jednej elektrony, to trzeba by ogromne połacie kraju, prawda, zamienić na to. No i to jest koniec, prawda? To jest po prostu, chodzi o gęstość tego wytwarzania energii, wytwarzania w tym sensie, że, prawda, zastępujemy energię słoneczną w coś innego, w energię elektryczną. Odbierzemy telefon. Jeśli Państwo, którzy tutaj przysłuchują się naszej rozmowie, mają ochotę zadać pytanie naszym gościom, to proszę się zgłosić, podamy mikrofon. Odbieramy telefon. Halo? Halo? No, zdaje się, że połączenie się zerwało. 22 645 22 22. Halo? Nie mamy. Bardzo proszę, profesor Aleksy Bartnik. Panie profesorze, z energią wiatrową jest to dokładnie prawda, co pan powiedział. Otóż jeden reaktor o mocy 1 MW, taki normalny reaktor jądrowy, mógłby być zastąpiony 60 tysięcami elektrowni dużych wiatraków. No właśnie. To jest co prawda dosyć duża powierzchnia, ale nie do końca jest ona zmarnowana, bo na przykład mogą być pod tymi wiatrakami łąki, na których może się paść bydło, więc tak źle nie jest. Natomiast są kwestie społeczne. Ludzie się te wiatraki nie podobają. Ludzie uważają, że one są brzydkie i że one hałasują. Dla mnie, szczerze mówiąc, to nie jest prawda, dlatego że taki wiatrak współczesny dla mnie jest o wiele piękniejszy niż wiatrak taki stary holenderski. Zresztą widziałem zdjęcia w Kalifornii, gdzie są olbrzymie farmy takich białych wiatraków i to wręcz upiększa krajobraz. Ale nie podoba się ornitologom. Właśnie, ptakom też nie. No dobrze, 60 orłów amerykańskich zginęło w Kalifornii dzięki właśnie tym. Natomiast jest druga rzecz. Trzeba pamiętać, że jak nam mówią, że budujemy elektrownię wiatrową o mocy 10 MW, to tak naprawdę ona wytwarza średnio 2 MW. 80% czasu ta elektrownia nie pracuje. Także wszystkie moce tych elektrowni wiatrowych musimy dla realistycznego rachunku podzielić przez 5, gdyż one nie działają w sposób ciągły. Druga rzecz to jest to, że za każdą elektrownią wiatrową musi stać inna elektrownia. Na przykład gazowa. Jak przestanie wiaterek, to jednak ludzie chcą włączyć swoją kuchenkę mikrofalową, żeby sobie pograć chipsy czy też parówki. W związku z tym musi włączyć się jakaś inna elektrownia, która zastąpi tą moc. I to są te minusy elektrowni wiatrowej. Natomiast to, w co ja wierzę i to jest moim zdaniem nadzieją ludzkości, to jest bezpośrednia konwersja energii słonecznej w energię elektryczną. Fotoogniwa. To dzisiaj jest jeszcze bardzo drogie. Ale dostajemy wtedy ze słońca bezpośrednio energię. Dzisiaj mamy sprawności rzędu 10%, ale jeżeli sobie przypomnimy, że średnio na metr kwadratowy pada 260 watów, a jak dobrze ustawimy w ciepłych warunkach i pod właściwym kątem, to z metra kwadratowego możemy uzyskać kilowat energii. I to jest małej powierzchni gigantyczna energia. I to jest realistyczną, moim zdaniem, perspektywą na przyszłość dla ludzkości. Ale wtedy, kiedy słońce świeci. Tak, a teraz odbierzemy szybko telefon, żeby znów ktoś się nie zniechęcił. Halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, słyszalny? Tak, tak, tak. Pozdrowienia z zielonych, pięknych Bieszczad, ciepłych jak dotychczas, dla Pani, drogiej Pani Anny Marii i dla Panów Profesorów. I mam dwa pytania i jedną uwagę. Halo? Tak, słuchamy. Słuchamy co to jest pana. Ciemna energia? I skąd bierze się energia naczyń kapilarnych, na przykład w roślinach? I jeszcze jedna uwaga. Odpady, czyli popioły ze spalania węgla w elektrowniach węglowych niekiedy są podobno bardzo radioaktywne. Poziom radioaktywności podobno jest wyższy niż w odpadach z elektrowni jądrowych. Dziękuję i się wyłączam. Bardzo, bardzo dziękujemy panu. Pozdrawiamy Bieszczady. Który z panów profesorów? Ja może zacznę od ciemnej energii. Ciemna energia. Stanisław Baj. Ciemna energia to jest podstawowy składnik wypełniający wszechświat. Ciemna energia stanowi prawie 3/4 masy energii zawartej we wszechświecie.
Słowo energia nie jest tutaj najszczęśliwsze. Równie dobrze można by to nazwać w jakiś inny sposób. I zresztą kosmologowie bardzo często mówią o różnego typu płynach, o środku relatywistycznym i tak dalej. Nazwano to ciemną energią, dlatego że przez swój związek z masą i z wpływem na sposób, na grawitację, na sposób, w jaki wszechświat się rozszerza. Zresztą ta ciemna energia została wykryta właśnie w ten sposób, że zauważono, że wszechświat w taki przedziwny sposób, zamiast się coraz wolniej rozszerzać, rozszerza się coraz szybciej. Także słowo energia jest tutaj umowne. Drugie pytanie? Ja bym jeszcze dodał do tego tyle, że nie zupełnie zgodzę się z kolegą. Profesor Andrzej Kajetan-Wróblewski. Dlatego, że już to mówiłem wielokrotnie, więc jeszcze raz to powtórzę. Myślę, że to jest pewien słowo wytrych, wynikające z tego, że nie do końca rozumiemy grawitację. I myślę, że tak jak w XVIII wieku, prawda, wszyscy wierzyli w nieważkie fluidy, które miały być odpowiedzialne za elektryczność, światło, ciepło i tak dalej. Tak samo, jeżeli no, będzie taka audycja, powiedzmy w roku 2100 czy 2200, to może uczestnicy tej audycji będą powiedzieli, a w tym 2012 roku oni w jakąś ciemną energię wierzyli, jakieś takie dziwaczne rzeczy były. Więc gdybym miał pewność, że będę żył jeszcze 100 lat, to bym nawet z kimś się założył, prawda, że tak będzie, no ale chyba nie mam szans. Z tym akurat się zgadzam. Ja też sądzę, że to jest taki współczesny eter. Tak, tak. Czy mogę moje jeden eurocent wtrącić? I za chwilę odbierzemy telefon, proszę, profesor Aleksy Bart. Otóż, proszę Państwa, jest to bardzo niesłychana i moim zdaniem przełomowa rzecz w astronomii, a w całej fizyce. Otóż dzięki satelicie WMAP po raz pierwszy zrozumieliśmy to, czego nie wiemy. Otóż to, co widzimy dookoła, cała materia, wszystkie gwiazdy, galaktyki i tak dalej, to jest raptem 4% całej materii we wszechświecie. Dalszych 20% to jest to, co nazywamy ciemną materią. To znaczy, to są na pewno jakieś cząstki, których jeszcze nie zaobserwujemy, a może w LHC zaobserwujemy, mamy taką nadzieję, ale to jest materia, którą z grubsza rozumiemy. 3/4 składnika Wszechświata nie rozumiemy i w związku z tym, tak jak mówił profesor Wróblewski, daliśmy temu taką nazwę ciemna energia, bo to innymi słowy, to jest coś, czego nie rozumiemy. Ale po raz pierwszy wiem, ile rzeczy nie rozumiemy. Odbieramy telefon. Halo? Halo, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, halo? Witamy. Ja chciałbym zadać pytanie. Halo? Tak, słucham Pana. Ja zadaję pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie będzie związane z zasobami wodnymi, ponieważ jak Państwu doskonale wiadomo, człowiek prawie w 80% składa się z wody i po prostu bez wody nie możemy żyć. Woda jest nam niezbędna do życia. Ja chciałbym zapytać o ten rodzaj energii, który uzyskujemy dzięki zasobom wodnym. To jest pierwsze pytanie. Dwa pozostałe pytania będą w gatunku science fiction, tak te pytania określę. Chciałbym zapytać o te zasoby wodne, które być może są pod głęboko ukryte pod powierzchnią pustyni Sahara. Czy te zasoby wodne mogłyby być kiedyś przez ludzi wykorzystane, jeżeli zajdzie taka niezbędna okoliczność i uzyskiwane mogłyby być z tych zasobów po prostu mogłaby być uzyskiwana energia? I trzecie pytanie, chciałbym zapytać o wodę na Marsie, bo podobno jest woda na Marsie i czy w związku z tym, dzięki tym zasobom wodnym również mogliby ludzie uzyskiwać energię i zasiedlać pozostałe planety Układu Słonecznego, tak jak sugerował w swoich koncepcjach wizjoner Konstanty Ciołkowski. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy Panu serdecznie. Zaczynamy od pierwszego pytania, czyli zasoby wodne, a energia. No to już było wyjaśnione, to są po prostu energia słoneczna, tak. Dlatego że wodę możemy wykorzystywać na przykład w młynach wodnych i tych tylko wtedy, kiedy zostaje podniesiona na wyższy poziom. A to się dzieje dzięki energii słonecznej, która jakąś tą wodę wyparowuje i prawda i tak dalej. Czy to jest inna forma energii słonecznej. Natomiast jeżeli zasoby wodne pod pustynią. Tak, to jest to samo, czy pod pustynią na Saharze, czy na Marsie. To są
owszem, zapasy, jeżeli jest woda na Saharze, tam gdzieś głęboko, to może się nam przydać jako woda pitna, zasoby wody pitnej, dlatego że wody pitnej na świecie już zaczyna brakować, a za jakieś 30 lat będzie już kryzys dość taki powszechny. I to samo, no, jeżeli nam na Ziemi zabraknie wody, a kiedyś naprawdę polecimy na Marsa, to może stamtąd będziemy transportować wodę pitną. Woda na Marsie jest. Wody na Marsie kiedyś było bardzo dużo. Świadczą o tym takie formy wyżłobienia topograficzne, koryta wyschniętych rzek. I co więcej, rozkład tych dopływów tych rzek jest zgodny z polem grawitacyjnym, jakie na Marsie panuje, więc możemy być przekonani, że prawidłowo to interpretujemy. Woda na Marsie jest w okolicach czap polarnych. Woda na Marsie być może jest głęboko pod powierzchnią gruntu. O tym przekonamy się pewnie już niedługo. Ale woda, jako ciekawostkę podam, została znaleziona nawet na Księżycu. I co ciekawe, ta woda na Księżycu została odkryta w głębokich kraterach, też w okolicach biegunowych Księżyca. Do dna tych kraterów nigdy nie zaglądają promienie słoneczne. Jeżeli kometa, która w dużej części składa się z wodnego lodu, wpadnie do takiego krateru, to proces sublimacji trwa niesłychanie długo. I tu jako ciekawostkę podam, że w podobny sposób powstała woda na Ziemi. Kiedy Ziemia powstała, była bardzo gorąca, wody na powierzchni Ziemi nie było. I przypuszcza się, że prawie cała woda, jaką na Ziemi mamy w oceanach i morzach, pochodzi z komet, które we wczesnym okresie tę bardzo młodą Ziemię intensywnie bombardowały. I to komety przyniosły nam wodę na Ziemię. Także wodę mamy z nieba. Komety pewnie przyniosły życie na Ziemię. No tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Przeczytamy szybko jeszcze maile. Ja zastanawiam się, co mam zrobić z tymi dwoma biletami wstępu do Centrum Nauki Kopernik. Może rozlosujemy jeden bilet wśród słuchaczy, którzy dzwonią, jeden wśród tych, którzy wysyłają do nas maile, a maili mamy dużo, nie zdążymy wszystkich przeczytać. Paweł, proszę następny mail. Czy można pobierać energię z wyładowań atmosferycznych? Oczywiście tak. A to jest energia słoneczna. To jest wszystko energia słoneczna, tylko przetworzona w ten sposób. Następny. A co panowie sądzą o tak zwanej energii próżni? Czy to jest nauka, czy pseudonauka? Czy można jakoś tę energię wykorzystać? Energia próżni. Energia próżni. Proszę państwa, energia próżni to jest coś, co się mierzy. Tego się nie da wykorzystać, ale to jest potwierdzenie naszych teorii. Jest tak zwany efekt Kazimira. Kiedy zbliżymy do siebie dwie okładki metalowe, to zmienimy własności próżni i to wywoła pewną energię i w związku z tym pewną siłę działającą na te okładki. Z energii próżni my, fizycy, teoretycy, jesteśmy bardzo dumni, bo to jest potwierdzenie naszej kwantowej teorii pola, ale z tego żadnego generatora zrobić nie możemy. Ponieważ zbliżamy się do końca naszego piknikowego spotkania, czyli klubu ludzi ciekawych wszystkiego na pikniku naukowym w parku imienia generała Edwarda Rydza-Śmigłego. Będzie piknik trwał do godziny 20. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę tutaj zajrzeć, a dzieje się rzeczywiście dużo i wszystkich rozsadza energia. Jeszcze mam takie oto pytanie, czy można cokolwiek zrobić bez użycia energii? Czy człowiek może dokonać czegokolwiek bez użycia energii? Nie. Nie. Są twierdzenia w informatyki, które mówią, żeby wykonać operacje logiczne, czyli żeby zrobić myślenie, operacje logiczne na najbardziej abstrakcyjnym poziomie, wymaga to pewnej minimalnej ilości energii. Bez energii nie da się. Mogę się tylko zgodzić z kolegami. Wobec tego jeszcze raz zapraszamy państwa na piknik. Mają panowie profesorowie pół minuty na to, żeby powiedzieć, jakie znaczenie ma taka forma spotkania z nauką, jaką jest piknik naukowy. No, myślę, że zainteresowanie chociażby ludzi, którzy nas tu obserwują na tym pikniku, a poza tym wszystkich, którzy słuchają, świadczy o tym, że to chyba jest potrzebne. Ja myślę, że to ma kapitalne znaczenie. Po to, żeby pokazać, że istnieje coś poza polityką, poza sportem, poza reklamą, poza konsumpcją.
Proszę Państwa, ja jestem pracownikiem państwowym i opłacony jestem z Państwa podatków i uważam za mój obowiązek, żeby Państwu przekazywać no tą skromną ilość wiedzy, którą mam, ale z drugiej strony nie będę ukrywał, jest dla mnie niezmiernie przyjemnie mieć słuchaczy tacy jak Państwo i móc opowiadać o rzeczy, które mnie fascynują, które mnie interesują. Dziękuję bardzo, Wam bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy tutaj zechcieli do nas zajść. Dziękuję gościom. Pan profesor Stanisław Bajtik, profesor Ernest Aleksy, przepraszam, profesor Ernest Aleksy Bartnik, profesor Stanisław Bajtik, profesor Andrzej Kajetan-Wróblewski. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza. Dziękuję serdecznie.